Okej, okay, tak jak już wam pokazałem, wiadomość jest typu Geometry Message Twist, ten topic 31CMDBL, który ma jak gdyby elementy linear i angular i XYZ. Także musimy zaimportować wiadomość typu twist. Kolejnym naszym zadaniem jest oczywiście inicjalizacja noda, czyli rozpy.initNode well publisher. OK. Kolejnym elementem jest inicjalizacja topiku. Publisher, tak, chcemy tu publikować na topic turtle1cmdbell. Wiadomość, którą będziemy publikować, jest typu twist i domyślnie możemy sobie wziąć kolejkę 10. Tak, kolejnym naszym elementem jest jak gdyby inicjalizacja obiektu klasy, tak, czyli twist. OK. Tutaj są pytania, które zadamy, tak, czy robot, jaką ma prędkość, jaki ma dystans, czy ma jechać przód, czy tył. Jeżeli jest przód, no to oczywiście jedziemy, musimy zadać prędkość do przodu, tak? Pokazałem wam już tutaj, że jest x, y, z, tak? No to w robota ramce odniesienia to on musi jechać do przodu, czyli musimy napisać, że tutaj będzie well message linear.x. Jeżeli do tyłu, to oczywiście linear.x tutaj. No i tutaj musimy kolejne elementy zainicjalizować. Wydaje mi się, że tu jest. A nie, jest OK. Możemy kliknąć sobie dwa razy kontrola, raz, dwa, strzałkę w dół, przytrzymając kontrola i możemy wtedy wpisać sobie w dwóch linijkach. Escape'em się wychodzi. Tak. Control. Trzymamy kontrol i myszka strzałka w dół. Escape. Escape. OK, tutaj robię jakąś matmę. Tak i tak, czyli jeżeli patrzymy, jaki jest obecny czas, jak gdyby w ROSie, tak? W tej, powiedzmy, w tej aplikacji, co rozwijamy, odejmujemy czas, który był, od którego jest, mnożymy razy prędkość, mamy dystans przejechany. Tak, aha, i tutaj. No i do tej pory, jeżeli dystans jest mniejszy od zadanego, no to musimy publikować naszą wiadomość. Jeżeli już tak, jeżeli przejedziemy na zadany dystans, no to musimy już zastopować robota, czyli musimy ustawić pole liniowe, liniowa prędkość, tak, x równa się 0, no i wtedy wysłać ją na topic. Tak, jeszcze tak dla formalności, tak, czyli to są liniowe komponenty, a to są kątowe. W naszym przypadku mamy tylko x jako do przodu jechanie i z jako kręcenie się dookoła osi. I teraz sprawdźmy, czy to będzie działało, tak? Tak, czyli wchodzę sobie w naszą paczkę. Ustawiam plik wykonywalny, tak? Ciach i robię rozrun, roz podstawy 2, exercise 1. A jeszcze żółwia wam tu sprowadzę gdzieś. Gdzie jest ten żółw? O, tutaj. Hop. Tak, i teraz podaj prędkość, nie wiem, 3. Podaj dystans. Granice są 10, 0, więc musimy dać jakąś, nie wiem, 4. I minus 0. Tak, i pojechał nam do tyłu. OK. Kolejną rzeczą jest, jak już nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dzielenie tych terminali, otwieranie wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo męczące. A co, jeżeli mamy jakiegoś skomplikowanego robota? Tu mamy właściwie tylko żółwia i sterowanie, tak? I widzimy cztery terminale. Więc to jest dosyć łatwe. Aczkolwiek przy bardziej skomplikowanym robocie staje się to bardzo ciężkie otworzenie nody na wszystko. Dlatego wymyślono takie coś jak launch file.
Generalnie pliki lunchowe służą do tego, żeby otwierać te nody automatycznie tylko jedną komendą. Tak, generalnie struktura jest, plik lunch zawarty jest w tych takich znaczkach lunch lunch. Mamy node, nazwę paczki, typ paczki i nazwę, jaką mu nadajemy. Tu jeszcze nieraz pojawiają się jakieś parametry, params albo argumenty, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Tak, przechodzimy do example lunch. No i tutaj widzimy, że mamy node turtlesim, tak, nazywamy go sim1 turtlesim. Znowu paczka turtlesim, turtle-teleop-key, nazywamy go teleop-key. Tutaj jeszcze tak powinno, tak naprawdę powinno być tak, tak, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Tak, i tu właśnie wypełniamy jakieś parametry, tak, czyli required true i launch prefix, generalnie to nam uruchomi terminal. No i jeżeli na przykład zobaczymy roslaunch, ros podstawy i weźmiemy example launch, ciach, od razu mamy żółwia ze sterowaniem. Tak? Ok, zobaczmy sobie jeszcze, żeby może mówi ktoś, że nie ma żadnych topików, że nie ma żadnych nodów, że was oszukuje. Ros node list, widzimy, że pojawia się node o nazwie sim1, tak? Telopki 1, ros topic list. Jakbyśmy chcieli podsłuchać na przykład turtle1cmdb, nic nie publikuje. Nie wiem czemu, ale nie działa, to sobie podsłuchamy Turtle One. Tak, czyli się zmienia. Przed nami drugie zadanie. Używając tylko pliku launch, napisz kod, w którym będziesz sterował jednym żółwiem, a drugi żółw będzie powtarzał tą samą czynność. Pierwszy żółw będzie subskrybował publikowany topic post drugiego żółwia, żeby się poruszać zgodnie z nim. W tym celu używamy noda z paczki turtlesim mimic, który jest dostępny na stronie tej wikiros.org turtlesim. Będziemy też potrzebowali tagu remap do zmiany nazwy topików wikiros.org roslaunch xml remap. Także spróbujcie pogłówkować i widzimy się w następnym wideo.